No cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie w Divinity Original Sin 2. Skończyliśmy tutaj przed Lordem Withermore, przed wyciągnięciem włóczni Bracusa Rexa. Wyciągnijmy ją. Wbite na dobre. Ciekawe. Próbujmy. O, czerwony książę wyciągnął. Miłościwy panie, uwolniłeś moje ciało, a przynajmniej pozwoliłeś mu rozsypać się w proch. Ale mój duch, niech to. Wciąż jestem uwięziony w tym zmurszałym szkielecie. Powiedz, że w grę musi wchodzić silna magia. Słyszałem o takiej magii, ale nigdy nie znałem nikogo na tyle nikczemnego, by jej użyć. Kolejny Bracus Rex. Niech robaki pożrą jego wnętrzności. Po tym jak zamknął mnie w tej celi, musiał jakoś oddzielić moją duszę i umieścić ją w innej części fortu. W ten sposób uwięził mnie na dobre w tym nędznym świecie. Ale znam to miejsce dobrze. Mogę cię zaprowadzić tam, gdzie pewnie się znajduję. Ty z kolei znajdujesz w ten sposób wyjście z fortu. Moja wolność w zamian za twoją. Co ty na to? Przyjmij ofertę. Nowy poziom. Cudownie, przyjacielu, cudownie. Najpierw musisz dostać się do samego fortu. Na posągu siedmiorga, który stoi na dziedzińcu, znajduje się ukryty przełącznik. Wiesz, gdzie to jest, prawda? Przełącznik otwiera włas, który prowadzi do więzienia. Podejrzewam, że naczynie przechowujące moją duszę znajdziesz w komnacie filakterium Bracusa. Zapewne jest dobrze schowane, ale poszukaj tam kolejnej ukrytej dźwigni. Bracus uczynił mnie żałosnym więźniem tych murów, ale z twoją pomocą umrę w końcu z godnością. Zapytaj go, skąd wie, gdzie przechowywana jest jego dusza. W pełni opisano mi to potworne miejsce, nim tutaj przybyłem. Moim celem było zniszczenie potwora, który gromadził najstraszliwszy oręż i magię tego świata, by stworzyć armię, której chciał użyć przeciwko całej krainie. Nigdy nie sądziłem, że mogę stać się jego kolejną ofiarą, a jednak oto jestem. Zapytaj, co ci może powiedzieć na temat wyspy. Port Radość to niebezpieczne miejsce, przyjacielu. Bardzo niebezpieczne. Bracus stworzył tutaj arsenał potwornego oręża, jakiego świat dotąd nie widział. Tutaj właśnie on i jego uczeni opracowali okowe i tortury, które nie mieszczą się w głowie. Przedmioty, które mogą wieść dusze, różdżki, które mogą wyplenić całą esencję czerpiących. Mój zakon nigdy nie użyłby tak barbarzyńskiej magii przeciwko wrogom. Okej. Okay. No dobra, jak widzicie, posiadanie różnych followersów się przydaje. Normalnie byśmy nie dali rady, nie? Tutaj mamy włócznia Bracusa Rexa. A ona potrzebuje zręczności, tak w ogóle. A czy nasz kostek umie w zręczność? No najwięcej ma teoretycznie zręczności. Broni się nie uczył. I to spróbujmy tą jego zręczność okiełznać. A, tutaj, zobaczcie, wymaga sztyletów. No to nie. To jelipa, panie. Skoro wymaga, to muszą być sztylety. Zobaczcie, przy okazji nie zauważyłem, że mamy kolejny skórzany pancerz, więc... założę go... Nie, czarodzieja. Skórzany. Może sobie autosortowanie zrobię. Tu mamy miecz jednoręczny, to nam nic nie da. Tu mamy napojki, tu mamy scrolle. Udręczona dusza, to jest, kurczę, ciekawe. To dalej mamy karty, plecak. Nie wiem, po co są te
Znaczy, jak mogę w ogóle zwiększyć na przykład plecaki, nie? Tym moim kolegom. Tutaj mamy książki, mamy notatnik Fejna. Tutaj mamy encyklopedię, którą czytał Fejn na statku. O magii dobrej i podłej. No dobra, przeczytajmy. Nie, to już czytaliśmy. Krucjata magistrów. Niewielka księga. A zrób sobie oręż od miecza ginąc. Zrób sobie oręż łuki. Nowy przepis, gałązka ścięciwą. Nowy przepis. Zamoknięty dziennik. To już czytaliśmy też. To jest rybaka. Dziennik. A tutaj nic nie mamy. Dziennik kapitana. Wiadomość kapitana to odnośnie beczek, to nie. Tomik poezji niekoniecznie chcemy czytać. Notatnik artysty. Notatki magistra. Przewiązana księga. Bracchus Rex, oblicze zła, tom trzeci. Bracchus Rex, oblicze zła, tom siódmy. Bracchus Rex, oblicze zła, tom ósmy. Podniszczony list, klucze. No dobra. No dobra, no to sobie zrobiliśmy lekkie przejrzenie ekwipunku i wychodzimy. Dobra. No to tak naprawdę w jaskini nie gadaliśmy jeszcze, tylko tutaj z tym gościem. Wejściu, nie? Kalais. Znalazłeś się w niewłaściwym miejscu, różowoskóry. Wyraź zdziwienie obecnością uzbrojonego po zęby wojownika jaszczurów w forcie Radość. Uznaj, że się gapić w tym miejscu można zdobyć wszystko. Pytaj, czy ma coś, co mogłoby cię zainteresować. Sam zdecyduj. Mała mikstura siły. Zwój wskrzeszenia. Księga umiejętności taran. Rzut tarczą. Okaleczający cios. Ogłuszacz Kaliasa. Miecz jednoręczny. Broń jednoręczna. Buława dwuręczna. Topór jednoręczny. A, no czyli tutaj tak naprawdę tylko duży młotek ewentualnie by nas interesował. Aha, może coś jeszcze sobie znajdziemy. Zużyty kaptur. Brudne spodnie. Kiepskie buty. Mamy 290 golda. Różdżki mu posprzedajemy. Scyzoryki. Też. Kostur. Też. Ten miecz jednoręczny, a chyba też. Zabawkowa kusza. Wypieszczony łuk, mój pierwszy łuk. No to kuszę i mój pierwszy łuk też sprzedamy. Nie wiem, czy na coś tam w sumie nam to będzie potrzebne. Dobra, te talie kart też sprzedamy. Akceptuj. Gwiazdka odzwierciedla nastawienie handlarza do twojej postaci. Im lepsze nastawienie, tym korzystniejsze ceny. Nastawienie 100. Rabat prawie 30%. No, nice. Ale... A jestem głupi. Mogę to wczytać?
No dobra, wczytamy tu, bo tu już jesteśmy prawie że po rozmowie. Czajcie, co zrobiłem, nie? Sprzedałem kupę przedmiotów i nie wziąłem za nie golda. Dobra. Tylko przeklikamy. Marvelous, my sweet Brackus would have made me a I was. I never thought I would fought here. Dobra. W sumie od tej rozmowy nic więcej nie robiliśmy, więc od razu idziemy do tego jaszczura. Już tu jest jeszcze drabina. Ciekawe. Nic nam nie daje ta drabina. Dobra, olać ją. You are in the wrong place. Dobra. Okej. I tak to. Wzoryki. Postur jeden zostawiamy. Ja mu jeszcze te talie sprzedawałem. O, widzicie, teraz nie ma, aha, no tak, nie ma dla nas barteru, bo... No dobra, weźmy na przykład za 200, tam 26. Jesteśmy już z nim w lepszym układzie, może kiedyś tam kupimy od niego tą miksturkę siły, nie? Dla któregoś z naszych wojaków. Dobra, co my tu mamy? Wejście do jaskini, tu jest ten Fort Radość. No tak, tu już idziemy, to dobrze idę? To sprawdźmy. Is that thing eating corpses? Wow. Migo. Ładny migo. Fuck. Zbadaj. Osłabienie. Oportunizm. Możemy z tym pogadać? Stwór dyszy ciężko przez oblepione ludzkim mięsem usta. Z widocznym wysiłkiem obraca się w twoją stronę. Każdy jego ruch jest przepełniony bólem, a z jego szeroko otwartych, przekrwionych oczu wyziewa obłęd. Ty. Chyba się zgubiłeś. Oj, zgubiłeś się. Lepiej uważaj. Oni poprzestawiają ci klepki. I teraz pytanko. Gdzie rośnie azalia? Szybko, bo nie mam czasu. Powiedz, że jest ci przykro, ale nie możesz mi pomóc. Może jeśli skręcę ci czerep i trochę poszperam w środku, to wróci ci pamięć. Chcesz, żebym to zrobił? Czy teraz sobie przypominasz? A my jesteśmy jakby w trakcie rozmowy. No dobra, rozumiem. A to też ciekawe, że w trakcie rozmowy możemy przesunąć tych bohaterów, nie? Bardzo ciekawe. No widzicie? Możemy ich sobie taktycznie ustawić, nie? Powiedz, że wydaje się być udręczony i zaproponuj mu pomoc w odkryciu źródła bólu. Gdzie rośnie azalia? Gdzie? No dobra, nie wyszło do końca tak, jak bym chciał. Co tu się dzieje? Ugh!
Dobra, odpalimy się jeszcze na adrenalinie. Co my tu w ogóle mamy? Seria ciosów. Wykonaj 3 szybkie ataki. Dobra, to pyk. A on ma armor taki przekozacki, więc... My teraz jesteśmy sobą, okej. Okay. To było głupie. Trochę. Dobra, ja chcę się od niego odsunąć. A czemu on zadaje nam... Dobra, mamy powalenie. Dałoby się właśnie troszkę odsunąć i żeby nie trafić naszego ziomeczka, zionąć ogniem. My tu jesteśmy, troszkę lipę mamy. Oślepiający blask. Kula ognia, tarcza w górę. A możemy na przykład zrobić... Nie, nie możemy. Opóźnij turę. Zrobimy... No i teraz spróbujemy wyjść z tego ognia przede wszystkim. Dobra, udało się, weszło. Trafienie krytyczne, cud miód. Malina. No dawać, do wody, wszyscy. Dobra, pogadajmy z nimi. Martwy mężczyzna, czy też potwór, leży bezładnie na wyspie. No, on nie żyje, no okej. Okay. Biedak wydawał się bardzo zainteresowany azaliami i wygląda na to, że jego część osobowości pozostała nienaruszona. Czymkolwiek on był, stanowił zbyt wielkie zagrożenie, pozwolić mu żyć. Musiał zginąć. Nie mogliśmy pozostawić przy życiu czegoś takiego. No szkoda. Jest co chwilę z tym Sir Lorom gadam, a... Migo. Napierśnik Migo. Napierśnik wykonany ze starannie kutego metalu. Patrzcie, tu też jest mowa o azaliach. Wyglądałby imponująco, gdyby nie był pokryty małymi, zwiędłymi kwiatami azali. Pierścień Migo. Przyznaje umiejętność przywrócenia. Przywrócenie mamy tu. Przywróć zdrowie wybranej postaci, leczy także zatrucie lub krwawienie. Okidoki, to sobie pierścień ubierzemy. Odblokujemy sobie spele. I sobie damy to przywrócenie. Tu zrobimy autosortowanie i przywrócenie damy... A może Fejnowi na przykład. Natomiast na pierśnik zobaczymy, ile siły. No. Od razu lepiej. Dobra. Wnętrzności. Okaleczone zwłoki. Przypuszczam, że mogliśmy znaleźć te azalie, no ale skoro ich nie mieliśmy, no to nie chcę znów wczytywać i... dookoła komina, nie? Grać, bo ostatnio mi Sławku zresztą słusznie zwróciłeś uwagę, to prawda nie w Divinity, tylko w Leksie bodajże, że na twój gust trochę za dużo wczytuję, no i mogłeś mieć rację. Okej, lecimy dalej.
Tak jak mówiłem, pewnie szło coś zrobić z tą azalią, ale nie chcę już po raz enty też wczytywać ciągle, bo... No bo tak. Kogo my tu mamy? Dane. Zejdź mi z oczu, albo ci przyłożę. Odkręć flakon z miksturą uzdrawiającą, przytrzymaj mu głowę i wlej do ust. Odtrąca twoją dłoń, odmawiając połknięcia mistrur. Próbujesz mi wykończyć, won. Spróbuj uspokoić umierającego biedaka, zapytaj, co mu się przydarzyło. Ci cholerni głupcy myślą, że tu rządzą, ale pokazałem im. Zapytaj, czy ma dla ciebie jakieś wskazówki. Jasne, po pierwsze zawsze wygrywaj, po drugie nigdy nie przegrywaj. Coś ty durny? Mienię kolejność. Zapiszę. Pyk. Myślisz, żeś taki ważny jak z tym swoim abrakadabra, co? Na nic nie jesteś mi potrzebny, od co? Przypomnij mu, że gdyby nie ty, wciąż by umierał, albo już by był martwy. Telefera, jakby mi śmierć zaświeciła kosą przed oczami, tak bym ją wziął za kark i przydusił do ziemi i kazał wrzeszczeć moje imię, otco. Tyś po prostu oszczędził jej solidnego obbicia facjaty. Zapytaj, co zrobił, że znalazł się w takim ciekawym położeniu. Etam zaliczył, żem o jeden cios za dużo od tych szulerów cholernych na murach. Trafiła mi się karta nie do pobicia, a nawet, żem nie miał kiedy jej użyć. Może tobie się przyda. Jakby ci się taka ręka nie trafiła, tą kartą zawsze wygrasz. Ta figurka to błyskotka. Kto ją ma, dostaje cały garniec. Gwiznął, że miał temu parszywowcowi Gryfowi. Ale uważaj na siebie, bo jeśli mniej wprawny w bitce ode mnie, to skończysz na store doktora Lester razem z resztą mięczaków. Nie sądziłam, że cię jeszcze zobaczę, jak stary Dane wierzga kopytami. W życiu nie widziałam, żeby ktoś tak blisko śmierci ozdrowiał, ani chybi cud. Może sama powinnam liznąć trochę magii, gdy już stąd się wyrwę, rzecz jasna. O, widzicie? Pierścień się... Kurczę, przydał. Słuchajcie, jeszcze zrobię coś takiego. Wezmę czerwonego księcia i podniosę nim... A. To jest jako kradzież. Pff. Lipa. Dobra, kij z nimi w takim razie. Chciałem się teleportować na miejsce, bo tam przy teleporcie już raz, o ile mnie pamięć nie myli, chyba odłożyłem beczkę ze szlamem. Dlatego mają właśnie moi bohaterowie zatrutą broń, nie? Bo połączyłem tą ich broń z tą beczką ze szlamem. Chyba nikogo nie ma. Patelnia. Reszta nam niepotrzebna w sumie. Mała mikstura co najwyżej, ale obejdziemy się bez niej. Wszystko dla szefa? Gdzie to było? Znaleźliśmy pustą skrzynię Gryfa. Jej zawartość może być w pobliżu. Uwięziony elf, uwolni Amyro. Sahelnia poprosiła o uwolnienie przyjaciela Amyro, przetrzymywanego gdzieś w pobliżu. Kluczem do jego uwolnienia może być jaszczur śniący licznie dalekie sny. Okej. Oznaczona skrzynia. Ją z głupia Franc w sumie podniosłem, no ale... Skoro tak... Nikogo tu nie ma, więc chyba musimy sobie popatrzeć. Tu jest złoto. Kurczę, no nic tu. Nic takiego nie widzę. Ości. Nie wiem, czego szukamy. Nie chcę spać. Wstawaj.
Bez kitu nic tu nie widzę. Czy... To be honest, nie wiem czego szukamy tak też do końca, nie? Tu mamy to posłanie. Mała mikstura, stołek, wieszak do suszenia ryb, patelnia. Patrzcie, mogę? Chciałem, że się spali. Czekaj, czarny kocie. But it appears confused. Nie chciałem ci zrobić krzywdy. Dobra, chyba muszę przyjąć, że w tamtym miejscu nic nie było. Także ruszamy dalej. Zanim tam pójdę do Fortu Radość, to chciałbym po prostu obejść tu wszystko dookoła. Maol. Come on, chodź tu gościu. Jesteś w końcu. Zastanawiam się, co cię zatrzymuje. Opowiedz mi swoją historię. Zapytaj się, co ma na myśli, przecież nigdy wcześniej się nie spotkaliście. Jesteśmy nieznajomi, a jednak mamy ze sobą coś wspólnego. Zgadzasz się chyba, że jesteśmy ulepieni z jednej gliny. Jestem bardzo ciekawy. Mów więc, opowiedz mi swoją historię. Zgódź się, dlaczego nie? Zacznij od początku, z miejsca, którego pochodzisz. Opowiedz o odległej krainie, z której przybyłeś. Rozumiem. Opowiedz mi więcej. Powiedz mi, co robisz, czego szukasz. Zadośćuczynić krzywdy chcesz. Rozumiem. Teraz powiedz mi, jak się kończy twoja historia. Chciałbym odnaleźć coś, co straciłem. A więc chcesz się połączyć z utraconą osobą. W życiu często doskwiera samotność, tak? W twoim życiu jest samotność. To, co kochałeś, odeszło. Mam coś dla ciebie, przyjacielu, dar. Możemy zobaczyć to, co utraciliśmy, nie oczami, lecz sercem. Pomoże ci w tym ten rubin. Podziękuj. Nie ma za co. Wiele cudów ląduje na moim brzegu. Zobacz, co udało mi się zebrać. Księga umiejętności skażenie, kamienny pancerz, zatruta rzutka, kamienny cios. Aha. Krótki kij, gwoździe, perła, muszla, mała mikstura. Damy te podarte koszule. Pancerz czarodzieja, skórzany pancerz. Tarcza, bo nam niepotrzebna, chociaż... ona jest lepsza od naszej, to nie. To jeszcze nie. No i te portki chyba w sumie, zaraz zobaczymy, jakie my tam mamy. Mamy portki czarodzieja, te na pewno nam nie będą potrzebne. Oj, to raczej też nie. Dobra. Aha, on tyle nie ma. No dobra. My już zatrutą strzałkę, rzutkę mamy. Więc weźmiemy sobie skażenie. Coś by trzeba było jeszcze dołożyć, nie? Może ten fragment miecza, kostur, kuszę. Garnek. Dobra, te garnki też w takim razie. 290. No, ideolo, akceptuj.
znaleziono księgę umiejętności, przeczytają, aby odblokować umiejętność, tylko pytanie, czy jak ją przeczytamy, to mi ten slot tam wpadnie, czy nie, taki. Popatrzcie, tutaj mamy komórki pamięci. Mamy zajęte pola, nie? Teraz pytanie, jak przeczytam, nauczy. Skażenie. No właśnie. Nauczyliśmy się i teraz... No i teraz już mamy, nie? W zajętych polach. Aha, nie mamy. Nie mamy. Okej, to jak tak, to w takim razie jest gitara. To jest w porządku. No dobra. Lecimy dalej, tylko zbierzemy jeszcze te muszle. Prosta rymowanka, sobie zbierzemy. A, znalazłem cię, prawda? Mówili, że jesteś czerwony, a niedługo będziesz martwy. Westchnij. Czy to kolejna próba zamachu na twoje życie? Bo szczerze powiedziawszy, zaczynałem cię już one nużyć. Nie żadna próba, koleżko, już ja się postaram. Czas minął, wasza wysokość. Teraz zatańczmy. On naprawdę mu tak sieknął? I'll yield to none. Okazyjny cios w plec, gnój. Dobra. Tu wepchniemy w niego szóstkę. Żeby tu zrobić mała butelka trucizny. Trochę nie czaję, chyba wydaje mi się, że czegoś nie zrozumiałem, bo wydaje mi się, że trucizna leczy Feina. Gdzie on jest? Gdzie jest ten gość? Co on zrobił? Go widzicie gdzieś? Co on zrobił? Zniknął? Czarny kot. Margo. Sir Laura. Bez skitu nie ma go. Koniec tury. Nie możemy w czasie walki. Rzucimy sobie, o patrzcie, gnoja. Widzieliście go? Ja ci dam kamienny pancerz, dupku. Co nie tak fajnie, co?
It's their frightful manners I mind the most, really. Gadajmy sobie z czerwonym księciem. Dobra zabawa, nieprawdaż? Podrzynanie gardła skrytobójcy zawsze działa na mnie orzeźwiająco. Powiedz, że sprawia wrażenie bardzo rozluźnionego, jak na osobę, która była celem skrytobójcy. Och, szybko można do tego przywyknąć. Nie pierwszy raz ktoś obiecał jakiemuś głupcowi zapłatę za zabicie księcia. Jedno ci powiem, ktokolwiek czyha na moje życie, musi się znacznie bardziej wyślilić, jeśli chce się mnie pozbyć. Nieudacznicy, których dotąd na mnie nasyłano, obrażają mnie swoimi umiejętnościami. Buty. Szywane buty łuskowe. Zniszczona kartka, esencja życia. Mała mikstura, ognista strzała. Czytaj tą kartkę. Narin, dobrze mi służyłeś w przeszłości i tak będzie i tym razem. Użyj zwoju załączonego z tym listem i rzuć zaklęcie na rynku w Cytadeli. Aresztują cię wówczas za użycie źródła i wyślą do fortu Radość. Na wyspie odnajdziesz jaszczura o czerwonej skórze. Masz go zabić i pociąć na plasterki. Tak by żadna magia tego świata nie mogła przywrócić go do życia. Oto twoje rozkazy. Czeka na ciebie ilość złota równa twojej wadze. Powodzenia i pomyślnych łowów. Nice. Dodamy do czerwonego księcia. Mu to od razu zakładamy. I czerwony książę nie miał portków chyba, nie? No właśnie, to już lepiej. Okej. Zaczyna jakoś wyglądać. Kuchnia polowa. Przepisy. Runy. Nie masz przedmiotów, które można zakląć. Przepisy. Kozik. Prowizoryczna różdżka. Postrój kusza. Mikstury. Patrzcie, jak mamy beczkę ze szlamem, to możemy małą butelkę trucizny stworzyć. Elfia maska zmiennokształtnego. Jaszczurza maska to są przepisy na te maski. Dla Fejna. Ręcznie wykonany pancerz ma gotowany ziemniak. Zwój deszczu. Zwój. Zwój nas średnio interesuje. Dobra, musimy z tym Margo porozmawiać. Bo on tu nam uciekł. Kobieta wpatruje się w łagodnie falujące fale. Wydaje się być całkowicie zrelaksowana, a gdy podchodzisz bliżej, spogląda na ciebie z radosnym uśmiechem na twarzy. Nie widziałam cię wcześniej, jesteś tu nowy? Opowiedz, że właśnie tutaj przybyłeś. Cóż, nie przejmuj się, jeśli będziesz mieć trudności z zadomowieniem się, trzeba trochę czasu, by przywyknąć do tego miejsca. Jesteś tu sam? Powiedz, że miałeś dość szczęścia, by znaleźć kilkoro przyjaciół. Kobieta przygląda ci się długo. Lepiej trzymaj się swoich przyjaciół, dobrze? Niektórzy z nas nie mają już nikogo. Bliskość tych, których kochasz, jest w stanie przyćmić niemal każde zło tego świata. Dziękuję za radę, drobiazg. Jeżeli czegokolwiek się w życiu nauczyłam, to właśnie tego. Zapytaj, dlaczego jest tu sama. Kiedyś miałam rodzinę, męża i małego synka. Byliśmy uzdrowicielami, mieliśmy źródło we krwi. Potem sprowadzili nas tutaj i zabrali mi moich chłopców. Zapewne zostali wyleczeni, a może nawet wypuszczeni na wolność. Nie mam pojęcia, czemu czerwoni nie zabrali także i mnie. Teraz już tylko czekam, aż znów usłyszę ich głosy. Czekam i wspominam. Poproś, aby powiedziała coś więcej o swojej rodzinie. Dostrzegasz błysk w jej oczach. Miło, że pytasz. Mój synek Stefan był bardzo mądry, ale zrozrabiał jak mały chochlik. Natomiast mój mąż miał na imię Felix i był doświadczonym uzdrowicielem. Potrafił w mgnieniu oka poskładać złamaną nogę.
Usiądź na piasku i posłuchaj. Kobieta mówi jeszcze jakiś czas. Opowiada o rodzinach i kłującej brodzie Feliksa oraz o skunksie, którego Stefan przyniósł kiedyś do domu. I twarz promienieje radością, gdy wspomina swoją rodzinę. Kładzie swoją ciepłą dłoń na twoim ramieniu. Zwój przywrócenia dostaliśmy. Wspomnienia o nich to wspaniały dar. Też chciałbym ci coś dać. Ta rodzinna receptura jedna z najlepszych, jakie stworzył Felix. Cieszyłby się, widząc, że trafia do tak zacnej duszy. Uważaj na siebie, dobrze? Jesteś uroczy. Przez nią mogliśmy handlować. Księga umiejętności przywrócenie. Lupa. Tak sobie myślę, może bym jej sprzedał jakiś syf. To nic mi nie dało. Bo chcę kupić tą lupę i to przywrócenie, ale one są masakrycznie drogie. My za bardzo nie mamy nic na handel. Zatruta strzała, strzała powalająca. Dobra, sprzedamy te portki. Wiadro sprzedamy. Skórę sobie zostawimy. Twoja oferta mnie obraża. No dzięki. Damy z 244. Twoja oferta mnie obraża. Dołożymy 35. Akceptuj. Przyjmuję twoją ofertę. Udało ci się znaleźć lupę. Przy odpowiednio wysokim poziomie biegłości polihistor możesz identyfikować przedmioty. Znajdź kursorem na niezidentyfikowany przedmiot, a następnie wybierz opcję zidentyfikuj. Dobra. A ja mam chyba takie przedmioty zidentyfikowane, nie? No właśnie. A nie, nie mam wszystkich. Patrzcie, na przykład butelka piwa. Myślałem, że jestem cwany, a to dupa. Wcięta głowa, zjedz, upuść. No nie ma. No nie ma niestety. Może to tak nie działa. Patrzcie, znaleźliśmy zwierza. Słuchajcie, fajnie, że znaleźliśmy zwierza. Ale ze zwierzem... Tak mi się wydaje, że porozmawiamy już w następnym odcinku. On nam tu nigdzie nie ucieknie. No myślę, że w takim razie on będzie naszym czwartym kompanem, tylko kurczę. O, tam coś się dzieje, jacyś wrogowie są. Ja bym go wolał nie brać na kompana, nie? Bo brakuje nam elfa w zespole, żeby identyfikował przedmioty. Znaczy części ciała identyfikował. No dobra, słuchajcie, ze zwierzem pogadamy w następnym odcinku, także dzięki, że ze mną byliście, dzięki, że ze mną graliście. Mówił dla was Wojciu i do zobaczenia następnym razem. Hej, hej.